jesteśmy upatrywani przez fachowców jako taka średnia drużyna na środek tabeli, ale wydaje mi się, że możemy zaskoczyć i to bardzo mocno. Kto może być atutem tej drużyny? To ma być wyrównany skład, czy widzisz gdzieś w tej zespole liderów? Znaczy ja liczę na to, że to będzie zespół, tak jak był przed rokiem, że gdzieś tam była to hybryda składająca się z 7 zawodników i zawsze któryś punktował, jeśli jeden miał słabszy dzień, to nadrabiali to młodzieżowcy i U24 i liderzy. Mam nadzieję, że tak to będzie powtórzone, że po prostu będziemy jechali całą drużyną. Nie jesteście faworytami, dobrze się jedzie z takiej właśnie pozycji, trochę underdoga, takiego atakującego? No nie jesteśmy w takiej pozycji, ale no, ja kiedyś bym chciał, żebyśmy byli w takiej pozycji, żebyśmy byli jednym z najmocniejszych klubów na papierze, żebyśmy mogli sobie gdzieś tam kontraktować zawodników takich, na których mamy ochotę, a nie szukać takich złotych środków. Byłoby to bardzo przyjemne, żebyśmy dysponowali budżetem takim jak Falubas czy Bydgoszcz i żebym po prostu pokazywał palcem, że chcę tego i tego. Byłoby mi na pewno łatwiej. A chyba większą satysfakcję sprawia wygranie nie składanym drużyną gwiazd. No pewnie, że tak. Co roku jedziemy taką drużyną, że gdzieś tam skazywani jesteśmy na czasami nawet na spadki z pierwszej ligi, a tą ligę wygrywaliśmy. Jest to drużyna moja autorska, jest uzupełniona takimi, a nie innymi nazwiskami. Mam nadzieję, że Wiktor podobnie zaskoczy, jak zaskoczył Patryk 2 lata temu. Właśnie ten Wiktor Falubara to może być taki w cudzysłowie wynalazek, który gdzieś będzie odkryciem sezonu. On jest po bardzo dobrym roku w Szwecji. W Polsce jeździł w drugiej lidze, ale tak naprawdę widać, że chłopak się chce rozwijać i ma ambicje. No tak, bardzo mu zależy. Myślę, że to jest fajne i potrzebne, jak w zespole są przede wszystkim zawodnicy, którzy chcą tu jeździć, bo to nie jest tak, że my ściągamy zawodników za największe pieniądze i gdzieś ta oferta nasza jest najkorzystniejsza, tylko to są zawodnicy, którzy po prostu chcą jeździć w Ostrowie, lubią tor, pasuje im klimat i na tym bazujemy i z tego staramy się zrobić jak najlepszy wynik. Faktycznie Oliver gdzieś tam ci sugerował, że to może być chłopak, który może być odkryciem? Tak, Oliver i jeszcze kilka innych osób dzwoniło do mnie, że się nie pomyliłem i żebym gdzieś tam nie odpuszczał tego tematu, bo warto. No i no zobaczymy, no mówię, to jest, co roku mamy takiego zawodnika, bo ja, jeśli można przypomnieć, to Nikolaj Klin przychodzi tutaj po kontuzji i był zawodnikiem nigdzie niechcianym i niektórzy się stukali w głowę, że po co, no ale no gdzieś tam tak sobie radzimy, tak zawsze co roku staramy się wyszukać kogoś takiego rodzynka, który gdzieś tam u nas rozwija skrzydła i zobaczymy.